Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. I każdy, kto chciałby uzyskać odpowiedź właśnie w formie wideo, wystarczy, że... No właśnie, co? Wystarczy, że skorzysta z jednej z dwóch form możliwości kontaktu. Magiczne Wrota bądź Tip in the Nation. I osoby pełnoletnie i nie stawiam kobietom w ciąży kart. To chciałabym, abyście mieli na uwadze. I moi drodzy, to są jedyne drogi, możliwości, które możecie zadawać pytania poprzez na YouTube. Bo też pytacie mnie, czy możecie mi po prostu 5 zł wysłać na konto. Tak nie. A Magiczne Wrota bądź Tip in the Nation i tam macie na tipie różne możliwości wpłat, czy PayPal, czy Place of Card, czy Bitcoin, czy też SMS, bo jest z tego sporo. Tam zablokowało wpłaty na konto ze względu na to, że to trwa wieki tam i zanim ja zobaczę, to po prostu niekoniecznie mi się ta forma podoba. No i Magiczna Wrota, forma SMS. I w Magicznych Wrotach pamiętajcie o tym, żebyście nie używali polskich znaków. Również tutaj w okolicach minuty 30 pojawi się informacja, a jak zadawać pytania. Tam jest filmik instruktażowy dokładnie, jak zadawać moim kartom. Moim kartom, czyli komu? Czyli tarocistce Agiatis, bo ja właśnie jestem tarocistką, a mój pseudonim artystyczny tarocistka Agiatis, przede wszystkim tarot, karty anielskie również, moi drodzy, numerologia, ale także różnego rodzaju rytuały. Zapraszam Was na mój blog Agiatis.tv, tam zakładka właśnie czy usługi, czy rytuały, i tam możecie zerknąć, z czym do mnie możecie zmierzać. Zatem taka jest historia tutaj. Ale coś, aparat mi jakoś dziwnie tutaj idzie, nie tak jakbym chciała. Może tak. Okay. Od razu lepiej. Nie łapał ostrości, w ogóle mnie nie widział. Widziałam, jak tam taki krzyżyk lata, szuka, a nie widział mnie, zatem już tutaj jestem w kadrze. W końcu kupiłam sobie drugi wysięgnik, czyli drugi statyw w sklepie. Zatem nic mi tu nie będzie latało, furgało i jestem taka szczęśliwa. Dobrze, moi drodzy. Zatem tutaj jest kamerka włączona i znaczy się za chwilkę włączę, bo tu mam pytanie odnośnie karm do przepracowania. Pani Basia się tu do mnie zgłosiła. I też mała weryfikacja jest, z której się bardzo cieszę. Dziękuję, ściskam Ciebie również, Basiu, i już patrzymy, jakie masz lekcje karmiczne. Ja sobie już wpisałam tutaj, żeby w trakcie filmu tego nie robić. Zatem lekcja karmiczną masz jedną tutaj, która jest zdefiniowana w dacie urodzenia, ponad to, co już słyszałeś wczoraj, tak jakby z takiego mojego osobistego obliczenia tarotowego, a tutaj idziemy numerologicznie i stricte numerologicznie. Lekcja karmiczna związana jest z materializmem, władzą, pieniądzem, a nawet mistycyzmem. Nauczyć się masz szacunku do wartości pieniądza i zrozumienia jego roli. Może dotknąć Cię bieda lub stracisz nagle łatwo zdobyty majątek. Ma to Cię nauczyć respektu do pieniędzy. Naucz się analizować swoje pochopne decyzje i nabierz pewności siebie. Jeżeli to w sobie masz, to znaczy, że karmę masz przepracowaną i nie należy niczego zmieniać, tylko to realizować. Masz tutaj pewne rzeczy, które mogą sprawiać Ci Twoje słabe punkty, obowiązkowość, odpowiedzialność. Te kwestie są takie delikatne do naprawienia, ale nie zalicza się to do tak zwanej karmicznej lekcji. Zatem tyle mogę powiedzieć. I dziękuję Ci serdecznie za kontakt, za zaufanie, jakże ważna rzecz dla mnie. Dobrze, idziemy dalej. Tutaj. Okej, okay. O! Mieczynka, witam Cię. Dzień dobry, Madziu. Powiedz mi, kochana, jakie mam lekcje karmiczne do przepracowania? I tu jest dobra, super, już będziemy wpisywać tutaj. Widzę, że Wam się to spodobało. A właśnie, jeżeli chcielibyście karmy, żebym sprawdziła Wam, jakie Wy macie do przepracowania, to potrzebuję imienia, drugiego imienia, jeśli macie, nazwiska i pełnej daty urodzenia, tak? Bez godziny, co prawda, ale dzień, miesiąc i rok urodzenia. Teraz tak, szukamy tutaj daty.
Dobra, tak, dobra. Okej, pierwsze nie pamiętam. Drugie imię. I nazwisko. I patrzymy, jakie tutaj umieczynki są lekcje karmiczne do przepracowania. I już patrzymy, już patrzymy. No, chodźcie tutaj. Lekcja karmiczna dotyczy mądrości, wiedzy wewnętrznej i duchowej. Ta lekcja polega na wsłuchaniu się we własne wnętrze. Patrz, jak te karty są mądre. Wyłączy mi się aparat, bo mi się tutaj bateria miga, później wrócę do Was. Wsłuchaniu się we własne wnętrze, wyciszeniu się, otworzeniu umysłu, będziesz musiała nauczyć się polegać na samej sobie i bycia samotną. Zaakceptuj fakt, że poza fizycznością istnieje pozamaterialny świat. Zaufaj wiedzy. To jest to, co ciągle, no może ciągle to za dużo powiedziane, ale też mnie dopytujesz. Zatem, moi drodzy, ja tutaj wyłączę, bo mi aparat miga, naładuję baterię i wrócę do Was. Zatem, moi drodzy, wróciłam do Was. Filmik się pojawi dzisiaj bardzo, bardzo późno, ze względu na to, iż późno nagrywam. Ale mam nadzieję, że dzięki temu nie będziecie musieli zbytnio czekać też na odpowiedzi innych dni. Dla Ciebie, Mieczynko, właśnie były te historie związane z z karmą dla Ciebie przedstawione. Zatem mam nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowana. I tu jest ta jedna lekcja właśnie karmiczna. Tutaj jeszcze są wskazane słabe punkty, altruizm, empatia, tolerancja, poświęcenie, bezinteresownej miłości. Dosłownie tak. Dobrze, zatem Tobie dziękuję serdecznie. Idziemy do drugiej osóbki. Fortuna, Wheel of Fortune. Nie będę czytać imienia, bo jest wyjątkowe i można by było tutaj podążać w kierunku tejże osóbki, bo jest naprawdę niepowtarzalna. A Agiatis, proszę o poradę kart. Który model z używanych aparatów fotograficznych okazałby się lepszy zakupem? I zobaczymy, czy ten kanał, nie wiem, czy to się czyta EOS czy IOS, tutaj Canon EOS M10 czy Sony Alpha 5000. Zobaczymy, ale włączę komputer. Mam statyw, kochani, się cieszę, mam taki zaciesz, bo mi tu nic nie lata, wszystko jest w porządku, tak jak być powinno. Zatem to jest ogromna, ogromna radość. No ale odwróć się, obraz. No właśnie. I nagrywamy. I teraz tak, okej, dobra. Zatem patrzymy, który z tych modeli dla Ciebie byłby lepszym zakupem. Już patrzymy, który z tych modeli aparatów byłby lepszym zakupem. Już patrzymy, jak ten Canon się tu nam rysuje. Jak ten Canon się tu rysuje, a jak tutaj Sony. Jak tutaj Sony. I mam wrażenie, że Sony, choć sama mam Canona i jestem jakby emocjonalna też z tym związana, ale nie o tym.
Jeżeli chodzi o tutaj Kanona, ja mam pokazane, że tak jakby on nie do końca spełni Twoje oczekiwania. Jakby nie wiem, czy to szybkość, płynność, czy w każdym razie coś, czy jeżeli chodzi o dalekość, nie do końca jakby spełniałby te oczekiwania. Karta, co pomoże, żeby odłożyć z myśli o zakupie właśnie tego Kanona, popatrzenie w jakby w inną perspektywę, bo tutaj nie do końca będziesz usatysfakcjonowana. Tutaj nie wiem, czy on jest droższy, czy też w jakiś tam sposób cenowo, bo jeżeli ja mam to pokazane, że tutaj będzie trzeba na to popracować. Mam też pokazane tutaj, że ten aparat byłby korzystniejszy dla Ciebie, ale finalnie karty mi pokazują, że tak jakbyś wybrała jeszcze coś innego. Dosłownie takie mam tu informacje, że dasz sobie szansę na jeszcze inny model. Bo jeżeli miałabym na siłę z tych dwóch wybierać, to wybrałabym według kart tutaj tego Soniaka. Ale jeśli miałabym zadecydować na zasadzie, czy one obydwa są warte tego, to karty pokazują, że jakby te konkretne nie do końca są tymi wyśnionymi, wymarzonymi. Jeśli miałabyś wybierać z tych dwóch i żadna opcja inna, to są one. Jeśli możesz poszukać jeszcze czegoś innego, to warto w tym kierunku podążać, bo z dwojga jakby tych, to Sony pokazuje się korzystniej, no ale powiem Ci szczerze, że szału nie ma. Taka jest podpowiedź, zatem może zastanów się jeszcze nad czymś innym. Pozdrawiam Cię serdecznie. Który kierunek, Peru czy Madagaskar, byłby lepszym pomysłem na wakacje? Dobra, już patrzymy. Oj, piękne kierunki, piękne, piękne. Zabierzmy ze sobą. Który kierunek byłby dla Ciebie korzystniejszy? Który? Zobaczymy, jak tam Peru się tu rysuje. A Madagaskar? Mnie się podoba bardziej Madagaskar w kartach, tutaj, jak najbardziej. I ten mi się pokazuje taki bardziej stabilny dla Ciebie i lepsze jakby... Więcej tak jakbyś z tego wyciągnęła, może tak, bo mam więcej jakby korzyści, więcej fanów, więcej jakby tego usatysfakcjonowania z Madagaskaru. Choć nie pokazuje mi się to Peru jakoś negatywne, ale tutaj karta, co jest nieuniknione, tak jakby innym razem. Na tej zasadzie. Zatem według kart Madagaskar. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Cię raz jeszcze. I jeszcze raz Mieczynka. Madziu, jestem na zasiłku i chcę iść do pracy, tylko nie wiem, które biura. Proszę sprawdź, które energetycznie będzie dla mnie lepsze. Ja tutaj widzę raz, dwa, trzy... Nie rozumiem. Mam coś z małpą, mam coś z X-em i coś na S i czy teraz, czy później chyba miał być, bo coś takiego, ale zobaczymy. Lepsze to z małpką, co jest w nazwie, jako pierwsze, co jest napisane. Zobaczymy, później to drugie i trzecie. Zobaczymy, które z tych... A biur byłoby dla Ciebie bardziej korzystne. Zobaczymy to pierwsze, jak to wygląda. To drugie. I to trzecie. To trzecie absolutnie nie. Oj nie. Nie, to trzecie w ogóle mi się nie podoba. I teraz tak, musiałabym tutaj... to chyba było tak, bo tu jest w tej jakby kolejności, nawet jeśli tu to bardzo podobnie. I teraz tak, jeśli chodzi o te biura, które byłoby bardziej korzystne dla Ciebie,
Teraz, co pomoże, to co nieuniknione, to też nie. Bardziej korzystnie mam wrażenie, żeby było to z X-em dla Ciebie, to na A i X ma w sobie, ale tutaj mam pokazane, że tak byś musiała się o coś albo wykłócać, albo być bardziej asertywną i to by Ci w tym pomogło. Zatem asertywność i to drugie mi się pokazuje najbardziej korzystnie. Nie, w tym pierwszym nie zasiedzisz długo, bo jest zmiana, a to trzecie w ogóle mi się nie podoba. I teraz, czy później, już patrzymy, czy teraz, czy później. Mam nadzieję, że dobrze odczytuję, bo tu mam tylko P, także idę trochę intuicyjnie tutaj. Czy teraz, czy później? Teraz, śmiało możesz podążać. Teraz. Pozdrawiam. No to idziemy na magiczne wrota, moi kochani. Tutaj. Informacje. Mam tu 7 SMS-ków. Ale to nie jest na YouTube. Tutaj. A to jest też nie na YouTube. Dzisiaj wszystko poodpowiadam, no, mam ostatni dzień miesiąca i muszę to pozamykać. To też chciałabym Wam pozostawić. To też nie jest na YouTube, no proszę. I tu kolejny. Na YouTube, dobra. Witam ponownie Pani Madziu. Ponieważ mam do Pani 100% zaufania, proszę o odpowiedź na pytanie, czy ja, imię i data urodzenia, mogę mieć zaufanie w kwestii biznesowej do, i tu jest imię i data urodzenia osoby, kobiety, to znaczy, czy to jest dla mnie osoba uczciwa do współpracy. Proszę o anonimowość, jak najbardziej. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Dobrze, już patrzymy, jak to wygląda. 7, 7, 7, 7, 8. No nie bardzo mi się data tu widzi. Nie bardzo, ale zobaczymy. Do współpracy, czy ta osoba jest dobra w kwestii współpracy. Już patrzymy, co ta osoba wnosi tutaj. Co tutaj ma w głowie. Co tutaj ma w sercu, co tutaj będzie chciała zrobić, co tutaj ma. A ty, co masz? No, ta walka emocjonalna tutaj. Ja powiem tak, nie pyknie między wami, że się tak wyraża. Mam tu pokazaną tak, kurczowe trzymanie się pewnych schematów, tak jakby miało być po tej od... Jakby to miało być po jej, dosłownie. Nie chcę tak mówić, bo nie znam jakby osóbki i nie chciałabym ją tak tykać, ale w każdym razie czwórka monet mówi o upartości i robieniu po swojemu i takiemu małym elastyczności. A zbyt dużo może chcieć wychodzić informacji z niej, ale też może ufać plotkom, a we współpracy biznesowym powinno się stać jedne za drugim murem. Mam też pokazane, że ona może działać przez pryzmat jakiegoś mężczyzny, czy też podpowiedzi ze strony męskiej, ale również mam pokazany dyskomfort, który może się między wami pojawiać. Ja nie mam w tej kobiecie nieuczciwości, ale nie mam pokazanej, że wy będziecie ze sobą rezonowały biznesowo świetnie tutaj. Mam tutaj odłożenie tego, że jakby jedna osoba miała więcej pracować, druga mieć wrażenie, że mniej i takie trochę udawanie. Ale jaką wy macie wspólną wibrację, że mi się to tak pokazuje. Ta osoba nie powinna współpracować, ona powinna realizować się w pojedynkę, a może się bać samotności czy też podążania, ale jakby ją tak pchnąć, to powinna. 7, 8, 9. Dobra, a tu masz... Nie.
Nie chcę powiedzieć, że ta osoba jest nieuczciwa, bo tego nie widzę, ale jest między wami chaos. Będą kłótnie, utarczki. Nie. Nie widzę tego, czy to jest dla uczciwa do współpracy. Jeżeli chodzi o uczciwość, i jak najbardziej mam tutaj tą uczciwość pokazaną z jej strony. Nie mam chęci takiego jakby oszustwa, ale może wypominać każdy swój wkład. Ja zrobiłam tyle, ja to. A to może zmęczyć, ale mam w ogóle rozbieżne wasze widzenie historii współpracy. Zatem nie z tytułu nieuczciwości, ale z tytułu niedogadania się, mam wrażenie, możecie tutaj niekoniecznie razem. Wy macie wspólnie wibrację taką, która mówi o chaosie, że to się spali. Łączyć biznesowo bym tego nie łączyła. Pozdrawiam cię serdecznie. Mam nadzieję, że wystarczająco anonimowo. Idziemy dalej. YouTube. Czy warto zacząć relację z... W pakiecie osoba z rodziny, jakby miała bardzo ważne znaczenie dla niego rady, czy też podpowiedzi ze strony rodziny. 2, 3, 1, 9. Nie podoba mi się jego data do związku, ale zobaczymy. Jak ta relacja? Co on też tu wnosi? Co on też ma w głowie? Co on też ma w sercu? Co on też chce zrobić? Okej. Nie warto. Nie warto. No on jest jakiś poraniony, mi się pokazuje w ogóle. Generalnie czuję się poraniony, bo nie jest pokazany w królu mieczy. Król mieczy jest osobą poranioną. Zresztą on się powinien zdeklarować w kwestiach uczuć, w którą stronę chce podążać tak naprawdę. Jest tu rozczarowanie, żal i on musi spojrzeć na aspekt uczuć z innej perspektywy. Jest tu dyskomfort. A ta relacja według kart, według numerologii nie jest tą, która może się udać. A zatem taka jest historia tutaj między wami. Jeszcze raz sobie sprawdzę, jaką jest z wibracją. 2, 3, 1, 9, 3, 3, 6, 7, 8, 6, 15, 6, 9, 10. Jesteście karmiczni, ale nie. Nie widzę tego. To było. Idziemy dalej. YouTube. Monika, witaj. Kiedy poznam partnera, to stałego związku. Hasło. Ale nie łapię, o co chodzi. O co chodzi z tym hasłem? Nie będę czytać na głos, ale no... Dobra, może będziesz ty wiedziała, o co chodzi. W każdym razie albo coś się wtargnęło tutaj. Czasami jak z telefonu piszemy, to różne słowotwórstwo się tworzy. Kiedy poznasz partnera do stałego związku? Monika, kiedy poznasz stałego partnera do związku? Monika, kiedy pozna Monika stałego partnera do związku? Kiedy Monika pozna stałego partnera do związku? I teraz tak. Teraz mi się jakiś romans pokazuje możliwy. Z kimś w podobnym wieku bądź młodszym. Zimą przyszłego roku. Mężczyzna starszy, około 7 lat, stabilny, zawodowo, finansowy. Zatem zima przyszłego roku jest ktoś tu stałego związku przy tobie. I Ania. Czy znajdę pracę w tym zawodzie, którego się uczę od pewnego czasu i czy ja nadaję się do tej pracy? Dziękuję. Już patrzymy. Czy znajdziesz pracę?
pracę w tym zawodzie, w którym się uczysz od pewnego czasu i czy się nadajesz do tej pracy. Zobaczymy, jak to wygląda. Musisz w to uwierzyć, nie zwlekać. Jeszcze raz uwierzyć w siebie. Może ktoś ci coś odradzać, ktoś z otoczenia twojego. Taka jest historia. Czy znajdziesz pracę w zawodzie, którego się uczysz od pewnego czasu? Tak, znajdziesz i będziesz bardzo dobra w tym, co, w czym się uczysz. Królowa Monet to jest osoba, która mówi o tym, że jestem właściwa osoba na właściwym miejscu. To jest kobieta, która ma też niekonwencjonalne rozwiązania, nieszablonowy tryb pracy, ktoś, komu warto zaufać, może robić coś, chciałam powiedzieć brzydko, z tyłka strony, ale inaczej chciałam to ująć. W każdym razie coś takiego. Ale bardzo Cię proszę, Aniu, zwróć uwagę teraz na układ odpornościowy, bo mi się tutaj nie podobają i emocje, i Twój układ odpornościowy. A coś jest takiego trudnego w Tobie, bądź za chwilkę się pojawi. Nie poddawaj się temu, ale w każdym razie praca jako praca w tym aspekcie to będzie zupełnie nowa ścieżka dla Ciebie, zupełnie nowaty, sprawdzisz się, będziesz fantastyczna, idź w to jak najbardziej. Ja mam pokazane, że tą pracę znajdziesz przez kogoś, bo ja tu mam polecenie, tak jakby przez osoby, które będą chciały, żebyś tam podeszła, bądź słuchaj, tam właśnie jest, tam potrzebują, bo tu mam wsparcie innych, zatem tak, jak najbardziej tak. Zatem ja tu wyłączę. Jaram się statywem, kochani, bo tu jest wszystko pięknie, ładnie teraz stoi. Zatem ja Wam serdecznie dziękuję. Jeśli Wam się filmik podobał, to proszę łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to warto to zrobić. Jeśli chcecie zadawać pytania tutaj moim kartom, to jak najbardziej możecie. Na dole rozwincie opis, będziecie mieli taką możliwość zerknięcia, jak to zrobić, bądź też jest filmik na YouTubie przeze mnie nagrany na tę okoliczność pod tytułem jak zadawać pytania moim kartom na YouTube. Myślę, czy nie zrobić Wam jakiegoś takiego live'a, w którym byście mogli tutaj coś popytać, jeśli chodzi o swoje daty urodzenia. Nie o karty, tylko daty urodzenia. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to się bardzo cieszę. I napiszcie mi w komentarzach, czy jesteście na tak, czy też na nie. Może jutro bym takiego live'a zrobiła, albo pojutrze. Zatem no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zatem dajcie mi znać. I zrobiłabym takiego live'a dla Was odnośnie właśnie Waszych dat. Jakbyście mieli pytania odnośnie numerologii. I tak byśmy sobie troszkę pogadali ze sobą. No to co? Dajcie znać? Piszcie na dole. Dziękuję. Ściskam. Całuję. Pa, pa, pa.